Witam Was serdecznie. Dzisiejszy temat to będzie uzdrawianie i odpowiedź na pytanie, czy istnieją metody, które leczą. Jak każdy zapewne wie, lekarzowi zależy na tym, żeby leczyć, ale z pewnością nie wyleczyć. Podobnie jest z terapeutami. Żeby klient przychodził, ale niekoniecznie przestał przychodzić. Ktoś może powiedzieć, nie, tak wcale nie jest, bo terapeucie zależy na tym, żeby klient był uzdrowiony. Oczywiście to jest ideologia, która jest bardzo górnolotna, ale generalnie nie ma nic wspólnego z przejawiającą się tą rzeczywistością. Jako osoba z wykształceniem medycznym przyglądałam się podczas pracy w klinikach Akademii Medycznej w przeszłości bardzo wielu procedurom, uczestniczyłam w bardzo wielu aktywnościach, które pokazały dokładnie, czym jest świat terapii. A więc niezależnie od tego, czy mówimy o świecie terapii farmaceutycznych, czy mówimy o świecie terapii tak zwanych alternatywnych, to wszystko pamiętajmy o tym, że to jest biznes. I im większy jest popyt, tym bardziej ten biznes się rozrasta. Logicznie rzecz ujmując, wiadomym jest, że w przypadku, gdyby rzeczywiście była wysoka skuteczność, jeżeli już patrzymy na to statystycznie, chociaż statystyka to też kolejna bajka, ale powiedzmy przez pryzmat jakiejś tam statystyki, gdyby były odkrywane coraz to skuteczniejsze metody, to byłoby coraz mniej chorych. Gdyby emocje ludzkie były zrównoważone, to nie byłoby potrzeby kształcenia psychologów. I gdyby ludzie byli coraz zdrowsi, z pewnością nie powstawałyby apteki na każdym rogu ulicy najmniejszej mieściny. A więc dlaczego te apteki, sklepy monopolowe i banki to są te elementy krajobrazu współczesnego społeczeństwa, współczesnej cywilizacji, które znajdują się wszędzie, począwszy od małej mieściny, skończywszy na dużej aglomeracji miejskiej. No, jeżeli człowiek trochę myśli, to odpowie sobie na to pytanie bardzo szybko, że wszelkie opowieści o metodologiach, które pozwalają wyleczyć, są fałszywe. Bo tylko fałszywe opowieści utrzymują ten rynek zbytu. Natomiast nadzieja na wyleczenie prowadzi wszystkie baranki za pasterzem do tego miejsca, które jest docelowym miejscem. Czyli na cmentarz, poprzez szpitale i poprzez niekończące się terapie. Dlaczego w ogóle zaczęłam o tym mówić? Zainspirowała mnie taka rozmowa z osobą, która zadała mi pytanie, czy wyleczę raka, czy ja wyleczę raka. No i tutaj zaczęła się w mojej głowie jakby cała opowieść, którą w jakimś stopniu streszczę i opowiem Wam. Po pierwsze, wierzenie, że ktokolwiek na zewnątrz Ciebie w tej bajce może zmienić Twój los i zmienić stan Twojego zdrowia, jest już to założenie, już jest samo w sobie błędne. Po drugie, założenie, że
stan Twojego ciała, które wydaje Ci się Twoje, ale po prostu jest ciało, stan tego ciała ma wyglądać w określony sposób lub ma funkcjonować w określony sposób, jest też złudzeniem, ponieważ biologia, która się przejawia, przejawia się dokładnie w taki sposób, w jaki się przejawia. I absolutnie nikt o tym nie decyduje i nikt tego nie zmienia. Aczkolwiek biologia ma swoje prawa i według tych praw się rządzi. Ja może tutaj przytoczę takie porównanie, jak wygląda niezaburzony ekosystem, czyli las, który jest nietknięty przez tak zwanego rozumnego człowieka, rozumną bestię. Co się dzieje w tym lesie? Czy ktokolwiek choruje? Czy drzewa umierają? Oczywiście, cykl umierania i narodzin jest w obrębie tych zasad, które funkcjonują, w obrębie pięciu przemian. Natomiast nie ma nadprogramowych rozrostów, nie ma czegoś, co powoduje wymieranie tego ekosystemu. Dopiero w momencie, kiedy ten rozumny człowiek, w cudzysłowie oczywiście, wkracza na dany teren, czyli lekarze wkraczają na teren ciała człowieka, które jest to ciało oddane w ich ręce, bezrozumnie również, dopiero wtedy dzieje się cała historia bólu i cierpienia i umierania na wszystkich szczeblach, mówię tutaj o życiu biologicznym. Wcześniej to się nie dzieje. Na przestrzeni całego życia miałam okazję obserwować ludzi, którzy zarówno poddawali się w sposób bezrozumny, zgodnie z systemem, terapiom, które są wpisane w ten system jako właściwe w określonych, rozpoznanych stanach. I obserwowałam również ludzi bardziej rozumnych, którzy nie poddawali się absolutnie żadnym terapiom, ponieważ a priori nie wierzyli w nie. I aczkolwiek statystyka jest czymś, co oczywiście jest takim złudzeniem bohatera w tej bajce, ale we wszystkich tych sytuacjach, gdzie ludzie nie poddawali się, pomimo postawionych tak zwanych strasznych rozpoznań, nie poddawali się żadnym terapiom. Natomiast jedyne, co ewentualnie się działo, to było zwrócenie uwagi na większe jakby bycie z naturą. To było jakby przebudzenie na naturę, na dostrzeganie i bycie. I te postaci żyły nadzwyczaj długo w odniesieniu do, znaczy w kontekście diagnoz, które można by było im postawić nawet bez żadnych badań. Bo jak wiecie, medycyna ma głównym zadaniem jakby w edukacji medycznej jest postawić diagnozę i włączyć algorytm postępowania. W medycynie nie ma postaci jako takiej, która by była postacią energetyczną, która czuje, która jest niejako indywidualna. W medycynie jest po prostu stricte diagnoza i leczenie. Ale w medycynie jest również bardzo często, mogłabym powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo często, obserwowany taki scenariusz, że tej diagnozy stricte nie można postawić, bo objawy nie trzymają się książkowo tak zwanej kupy i wtedy wprowadza się substancje trujące, toksyczne, które wiadomo, że to jest, można by je porównać jak strzelanie bombą, rzucanie bomby w altanę. Wszystko wokół jest zniszczone. Altana też. W medycynie jest również bardzo sprytny mechanizm namawiania ludzi, którzy czują się
już przede wszystkim osaczeni samą nazwą, która zostaje werdyktem, który zostaje wydany. Jest jeszcze taki mechanizm proponowania wyjątkowych terapii, które są na etapie badań, a tak zwana podwójnie ślepa próba. A ci ludzie się o dziwo godzą na takie terapie, wiedząc o tym, że mogą dostać lub nie dostać leku i do tego jeszcze chcą źle się czuć. Mówię o terapiach nowotworowych. Chcą źle się czuć, bo jeżeli się źle czują, to znaczy, że dostali lek. Tak też się dzieje. Ta sytuacja została, znaczy taki scenariusz został świetnie zobrazowany w serialu Bad Surgeon, czyli Zły Chirurg. Bardzo, bardzo polecam. Ja bardzo lubię takie seriale, które gdzieś tam pokazują, jakby związują w taki taką kropkę nad i, stawiają nad wszystkim tym, co już człowiek wie, co już obserwował i to jest takie, budzi taki uśmiech. No tak, dobrze to zostało pokazane. To zostało tam pokazane, zostało pokazane jeszcze w filmie, ojejku, może mi się przypomni. Krótko mówiąc, bardzo często kinematografia właśnie odgrywa taką rolę pokazywania. Tak naprawdę pokazują zasady funkcjonujące w tej przestrzeni. No nie powiem, że bajecznej, ale można powiedzieć, że bajki są i złe, i dobre, a więc przestrzeni bajkowej. W terapiach jest jeszcze taki sprytny mechanizm obiecywania, a mianowicie obiecywanie, że ktoś coś komuś da pod warunkiem, że. No i tutaj warunki mogą być bardzo różnorakie, o ile warunek postawiony w zakresie proszę jeść bardziej regularnie, czy mniej zatrute jedzenie, czy bardziej pilnować, żeby w ogóle zjeść coś, co jest sensowne, co jest bliżej tak zwanego ekologicznego. Powiedzmy to, takie zalecenia ogólne nie mają, tu nie ma nic złego, ale te warunki, które mają być spełniane, to są różne warunki, co masz jeść, kiedy masz jeść, podczas gdy tak naprawdę, jeżeli chodzi o dietę, najlepszym dietetykiem jesteś ty sam, ponieważ twoje ciało w każdym momencie, jeżeli tylko jest gotowość oczywiście, w każdym momencie wie, co jest mu potrzebne. I wszelkie twierdzenia dotyczące diety, a szczególnie w odniesieniu chorób, w stosunku do których jakieś produkty mają być szkodliwe albo nieszkodliwe, jest już przegięciem, maksymalnym przegięciem pały. Bo tak naprawdę, jeżeli czujesz wewnętrznie, a czuje każdy człowiek, tylko to jest pozwolenie sobie na czucie tego, co ja potrzebuję. Tak jak czujesz, czy ktoś ci robi dobrze, jego obecność, czy nie, tak jak czujesz, czy ta pogoda służy ci, czy nie, nikt ci nie musi mówić, a co masz jeść i czy masz zejść ze słońca. Bo wiesz dobrze, że jeżeli pozostaniesz z pożywieniem, pozostaniesz w konsumpcji pożywienia, pozostaniesz w konsumpcji pożywienia, dobrze, będziesz konsumować pożywienie, które ci nie sprawia frajdy, które jest ciężkie, po którym się źle czujesz, to jest oczywiste, że twoje ciało nie będzie uzyskiwać pomocy poprzez żywienie, tylko będzie w zaburzeniu, w dysharmonii. A ciało to jest tak doskonała jakby ciało jest taką doskonałością, że żaden specjalista nie ma zielonego pojęcia na temat tej doskonałości, a wszystkie historyjki o zdrowiu i życiu są po prostu fikcyjnymi, zmonetyzowanymi
bzdurami. Bohater lubi rozmawiać, lubi oceniać i lubi być bohatersko ważny i być autorem metodologii, bo ten program przewiduje takie scenariusze. Ale jak już wiemy, że to są scenariusze tych filmów, gdzie występuje bohater, który lubi się chwalić, lubi się bogacić kosztem niewiedzących, którzy wierzą w swój stan, że nic nie wiedzą, to wtedy jakby nasza pozycja tych obserwatorów jest już zupełnie inna w takim momencie. Wtedy tego typu treści nie powodują uszkodzenia, bo ani się na nie nie łapiemy, ani nie powtarzamy, nie duplikujemy, nie staramy się jak ktoś. A najczęściej przestajemy nawet przyglądać się takim bohaterom. A więc wracając do terapii tak zwanych nowotworowych. Ta osoba dowiedziała się, że ja pracuję w obrębie dźwięku. Oczywiście dźwięk traktuję jako najlepszą, jakby najlepszą zabawę w stroiciela instrumentów. Powiadomym jest, że jeżeli jest instrument rozstrojony, pianino jak jest rozstrojone, to nigdy nie wyciągnie się na nim potencjału tego narzędzia. Natomiast po nastrojeniu pianino będzie wiedziało, jak grać. Znaczy, pianista będzie wiedział, jak grać, ale na instrumencie, który będzie nastrojony. Z ciałem człowieka jest dokładnie tak samo. Są określone, znane nam szczegóły dotyczące energetyki, które zostały określone poprzez medycynę chińską chyba w najdoskonalszy sposób, bo najbardziej taki jakby obejmujący wszystkie aspekty istotne do tego, żeby operować w zakresie energii. I wszelkie działania, które tak naprawdę koncentrują się tylko i wyłącznie na tak zwanym przepływie energii, te działania mają charakter strojący. I w tym momencie, kiedy będzie oddziaływanie fizyczne, tak jak w warsztacie samochodowym, będziesz jakby udrażniać przepływ elektryczności, czyli chi, w obrębie meridianów, to cały ten system elektryczny, czyli samochód elektryczny, czy jakikolwiek inny, będzie funkcjonował, jak mu te wszystkie obwody elektryczne wyrównasz, to co trzeba wymienisz i udrożnisz. Z człowiekiem jest podobnie, na tym poziomie czysto, stricte biologicznym, ponieważ to oddziaływanie jest możliwe poprzez udrażnianie przepływu energii. I koniec. I w związku z tym można tutaj w tym polu oddziaływać wszelkimi impulsami, które są znane umysłowi, czyli elektryczne, dźwiękowe, magnetyczne, również masaże. I to są działania, które właśnie mają na celu strojenie ciała. Na pytanie, czy jest terapia przeciwnowotworowa w obrębie dźwięku, mogę tylko odpowiedzieć uśmiechem, ponieważ nie istnieje terapia przeciw jakiejś chorobie. Żadna taka terapia nie istnieje. To są już bajki konsumpcyjne, bajki sprzedawców metodologii. I oczywiście wszystko w tym świecie możemy udowodnić, absolutnie wszystko. Możemy też wziąć sobie 2 kamertony albo więcej i udowadniać jakieś obrazy na podstawie zachowania się obrazów krwi, bo jak wiemy, obserwator czyni obraz i to już większość osób dokładnie to wie. A więc każdy wynik można zaimprowizować, a najprostszą metodą do takiej improwizacji są żywe komórki, które wydają się mówić prawdę, które wydają się prawdziwe, a więc są przekonujące.
Jeżeli jeszcze do tego dojdzie podpis kogoś, kto znaczy coś w świecie naukowym, jeżeli do tego jeszcze dojdzie publikacja w tak zwanych liczących się gazetach, to nabiera wartości jakiej? Monetarnej. I w tym momencie można rozpocząć biznes. Natomiast to wszystko jakby dzieje się w obrębie tego samego wzorca. Pokazać, przekonać, zachęcić, zarobić. A więc niezależnie od tego, jaką wykreujesz pomysł, na jaką częstotliwość, to wtedy możesz udowadniać, że dana częstotliwość coś robi. Następna rzecz, która jest ważna. W przekonaniu większości ludzi na świecie istnieje takie twierdzenie, znaczy większość ludzi na świecie jest przekonana, że jeżeli jest rak, to trzeba go zwalczać. No i to jest kolejna pułapka umysłu, bo rak nie jest wrogiem, tylko to jest rozpoznanie struktury dodatkowej w organizmie, która to struktura dodatkowa jest samoobroną doskonale mądrego ciała, czyli jest wentylem bezpieczeństwa. Świadczy o tym, że istnieje jakaś dysharmonia w obrębie tej struktury biologicznej, jaką jest ciało fizyczne, i ta dysharmonia, oczywiście możemy to wiązać ze środowiskiem, w którym żyjemy, nieharmonią pomiędzy pracą, snem i wszystkimi wierzeniami i przekonaniami, które się przejawiają, z którymi ma dana postać do czynienia. Oczywiście. I teraz możemy rozdrabniać to na szereg specjalności, każdy będzie co innego leczył. Jeden będzie gonił pasożyty, drugi będzie gonił komórki nowotworowe, trzeci będzie gonił karmę, czwarty będzie opowiadał o medytacji. A tak naprawdę to wszystko nie ma żadnego znaczenia, bo przejawianie się tej materii ma w nosie, to przejawienie tej materii ma w nosie twoje mądrości. Natomiast jeżeli chcesz, żeby cokolwiek wróciło do normy, to zostaw, tak jak las, dziki las, bez ingerencji mądralińskiego, radzi sobie doskonale. I nawet jeżeli zostanie tam niewiele roślinek, bo mądraliński zdążył zniszczyć las, to ten las się odrodzi. Bo dopóki jest istnienie biologiczne, dopóki siła odradzania się tej formy jest w takiej formie, w jakiej ma być. Co nie oznacza konkretnego kierunku wydarzeń, jakie umysł oczekuje. Co nie oznacza wypełnienia oczekiwań tego, który chce. A więc wszystkie opowieści pod tytułem terapia nowotworowa, a już szczególnie to, co jest bliskie mojemu sercu, przeciwnowotworowa terapia kamertonami. Tak, śmiechu warte po prostu. Albo przeciwnowotworowa terapia jakimś jednym dźwiękiem. Kolejny temat, uaktywnianie funkcjonowania szyszynki, bo przecież każdy chce tutaj być Bogiem, nie wie o co chodzi, ale są znowu obiecanki. Jeżeli będziesz miała aktywną szyszynkę, to wtedy będziesz szczęśliwym Bogiem. Tak więc wracając do tej nieszczęsnej terapii nowotworowej, taka nie istnieje. Jeżeli natomiast dany bohater idzie torem tak zwanym typowym, wpojonym od dzieciństwa, to oczywiście wtedy jakby na własne życzenie przeżywa tortury i jest przeżywanie, nawet nie wiadomo kto tu przeżywa, ale jest przeżywanie całego tego scenariusza cierpienia. Oczywiście przez to nie zamierzam nikogo pouczać, co powinien czy nie powinien.
tylko raczej wyrazić moją opinię na temat tego, czym jest jakakolwiek terapia, która ma sens, nieprzeszkadzanie, czy nieprzeszkadzanie i przywracanie do równowagi częstotliwości życia. Koniec. A częstotliwości życia to jest wszystko związane z uważnością, z przywracaniem harmonii, czyli strojeniem. Czyli przede wszystkim na pierwsze, zaprzestań chodzić do specjalistów. Zaprzestań chodzić do tych, co ci dają rozpoznanie. Bo pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy jest rozpoznanie, wtedy jest osaczenie. A jak zaczyna się osaczenie, no to już wtedy jest doradztwo rodzinne. Wtedy jest, wszyscy się boją o ciebie. No i się zaczyna straszenie. I tak dalej. Tak więc, jeżeli ktoś ci wmawia, że są jakieś terapie, które musisz tylko zakupić, ażeby się z czegoś wyleczyć, to polecam włączyć czerwoną lampę ostrzegawczą, uświadamiając sobie, że żyjemy w strefie konsumpcji, w strefie, w której zależy w tej strefie każdemu, kto sprzedaje, na ilości konsumentów, a nie na ilości tych, którzy wiedzą. I tym miłym akcentem zakończę mój wywód. Dziękuję bardzo i do następnego razu.